Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jestem u Mirka w Rębielczu. Korzystam z jego gościnności i tego, że mogę skorzystać z hamowni. Chcę sprawdzić mój napęd, solówkę o pojemności 210. Nic się nie zmieniło. Śmigło od pana Bieli 110. Tłumik skajanizowany. Uprząż para power. Będę różne warianty próbował. Najpierw zobaczę tu nad samym tym pierścionku zakończeniu gaźnika, gaźnik WB37. Następnie będę zakładał poszczególne filtry. Najpierw filtr gąbkowy kupiony na Allegro za kilka złotych. Filtr, który mam od Simonini. Strajki zdjąłem, tam mam silnik Simonini i to jest filtr BMC dedykowany do Simona. I dwa rodzaje tutki. Tutka, no niby według wzoru robiona z internetu, gdzieś znalazłem. To mi robił jeszcze, robiłem u zakładzie u teścia. Z nierdzewki niestety tylko tyle udało się uzyskać z tego kształtu. Z aluminium to pewnie by się udało bardziej wywinąć, tak jak to Netopelek tam pokazywał. No i ostatni wariant, piąty, czyli tutka kupiona, zrobiona z włókna. I kupiona na Allegro, również dedykowana do solówek. Pogoda nielotna, co chwilę tutaj siąpi deszcz, duża wilgotność powietrza, temperatura około 6 stopni, 6-7, także korzystam z okazji, że nie ma dni, nie ma pogody lotnej, a więc robię testy, chcę uzyskać, zobaczyć na którym wariancie uzyskam najlepsze wyniki i to pozostawię. Ja ważę około 95-6 kg, latam na syntezie 31, tej pierwszej, także no dosyć ciężkim pilotem jestem i synteza też jest skrzydłem dosyć wymagającym, no ale póki co daję radę, zobaczymy. Dlatego każdy kilogram jest na wagę złota, każdy kilogram ciągu jest na wagę złota. Zobaczymy za chwilę, jak to się przedstawia. Pozdrawiam. Zobaczymy. Najpierw robię z filtrem kupionym na Allegro, gąbkowym. Obroty około 2000 na wolnych obrotach, czyli prawidłowo. No i jedziemy. Filtr BMC od Simonini i po drobnej regulacji. Trzeci wariant, tutka. No i zobaczymy, jak na tutce to będzie szło. Czwarty wariant, tutka z tworzywa, ona jest troszkę krótsza od tamtej, ale tu ten wlot ma szerszy.
No i zobaczymy za chwilę, jaki będzie. Te cztery warianty sprawdziłem. Tu jest mniej więcej to samo, w zasadzie 6780 obrotów. Na początku, jak silnik jest zimny, ostygnięty, to nawet 6840, ale później do 6780 spada. I tu w zasadzie niewiele mniej na tym filtrze. Tu jest najmniej 6720. Także 60 obrotów różnicy. No zobaczymy. Wolałbym wariant z filtrem wybrać, z racji tego, że jednak przynajmniej przy ziemi przy starcie się troszkę brudzi, pyli. I teraz ostatni wariant, sam pierścionek, ten zakończenie gaźnika. Zobaczymy, jak to wygląda. A więc próby zakończyliśmy. Wychodzi na to, że na samym pierścionku uzyskaliśmy to samo, co na tutkach. Także w tym przypadku mogę obalić mit przynajmniej tych tutek, które to jest tutka wykonana nie bezpośrednio samodzielnie przeze mnie, ale według schematu, który dostałem od kolegi. Natomiast tą tutkę kupiłem przez internet. W internecie od kolegi, który twierdził, że to jest dedykowana tutka do solówki. Wychodzi na to, że zakładając filtr uzyskujemy ten sam wynik, a więc wybieram wariant z filtrem z racji tego, że jednak mniej tego syfu leci do silnika. Zresztą na tej tutce trochę latałem. I później jak zdjąłem ją, to przy uszczelce tutaj pod tą tutką no dosyć dużo brudu było. Zresztą ostatnio wykonywałem serwis gaźnika, tam czyściłem go w środku. Był bardzo przytkany, sitko było przytkane, także gdzieś to tam się ten syf dostaje. No cóż, tyle testów. Czekamy na warun. I w powietrze. Pozdrawiam Was serdecznie od Mirka z Rębielcza.